No niestety musimy uciekać. Żeby zaparkować campervanem, trzeba szukać. Działają tutaj bardzo silne ruchy. Teraz już wiadomo, dlaczego tu nie można wjechać kamperem. Miejsce to słynie z największej fali. Musimy przejść, zanim nas zaleje. Prawo na manifestację. Niestety musimy uciekać z miejscówki, ponieważ lało całą noc, leje cały dzień. Jest godzina 15. I po prostu zalewa tutaj parking i boimy się, że rzeka wystąpi z brzegów i też jeszcze bardziej tu zaleje wszystko. Po prostu masakra. Przenieśliśmy się troszeczkę dalej od plaży, pojechałem w górę ulicą, no i tu jest tak troszeczkę bardziej bezpiecznie. Rzeczka tam płynie w dole, także tutaj raczej nic nam nie grozi. Chcemy coś ugotować, jakiś obiadek i mam nadzieję, że po południu gdzieś się tam ruszymy. Ojejku, nienawidzę jak pada tak długo. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witamy Was ze słonecznego kraju Basków. Jak widzieliście, potrafi być też bardzo deszczowy. No i deszcz narobił trochę szkód. Olga nam wysłała filmiki z San Sebastian. Rzeki powylewały, tutaj te zatoczki przy porcie, restauracje pozalewane. Jak również miejsce, w którym byliśmy, gdzie była impreza 50. urodzin Iñakiego, też było zalane, niestety. Spróbowaliśmy się schronić na takim parkingu przy plaży. Na początku było spoko, ale później, tak jak widzieliście, musieliśmy stamtąd uciekać. Na szczęście znaleźliśmy bezpieczniejsze miejsce na górce. Wyszło słońce i mogliśmy wyjechać w drogę. Także zaczynamy. Choć pogoda bywa kapryśna w kraju Basków o tej porze roku, to nie mogliśmy ominąć tych wszystkich pięknych, malutkich, malowniczych miasteczek. Jest tu dosyć trudny dostęp, szczególnie dla kamperów. W niektórych bardzo trudno się poruszać, bo są wąskie uliczki, a do niektórych, tak jak do tego, w którym jesteśmy, a jest to miasteczko Ea, w ogóle nie można wjechać kamperem, bo jak widzicie, uliczki są tak wąziutkie, że nie wiem, ja bym się nawet osobówką bała tu jechać. Żeby zaparkować campervanem, trzeba szukać czegoś na obrzeżach miasta i tak też zrobiliśmy. Nasz campervan stoi przed miasteczkiem. Niestety są te parkingi, niektóre bardzo duże, ale są barierki i mogą wjeżdżać tylko samochody o wysokości poniżej 2 metrów. Także no, takie delikatne utrudnienie dla ludzi, którzy poruszają się campervanami. A kamperów w tej okolicy jest dosyć sporo, co bardzo nas zdziwiło, bo ja myślałam, że o tej porze to wszyscy już na południe wyjechali. Ea jest bardzo malowniczo położona, mi przypomina taką maleńką Wenecję, a to przez te kanały, które tu płyną. Rzeczka, poziom tej wody jest uzależniony od przypływów i odpływów morza. Widać, że po deszczu tu woda sięgała dosyć wysoko, ale dzisiaj już jest dosyć bezpiecznie, wydaje mi się. Już troszeczkę opadła. Jadąc przez krainę Basków, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że działają tutaj bardzo silne ruchy nacjonalistyczne. Wszędzie wiszą flagi, wszędzie są nacjonalistyczne takie hasła na ścianach. No, bardzo ciekawe niektóre. Tłumaczyliśmy z Moniką. Także no, widać, że chyba Baskia bardzo chce się oddzielić od Hiszpanii. Tak, widzieliśmy nawet, że to nie jest Hiszpania, to nie jest Francja, to jest kraj Basków. Tak, to był taki bardzo wyraźny, duży napis na murze. Dokładnie. No jest tego sporo tutaj w tym regionie. Nie wiem, czy to tak wygląda w okolicach Bilbao, czy może w całej Baskii. Tego Wam nie możemy powiedzieć, ale ten region widać, że taki jest, wiecie, bardzo prężnie działający ku niepodległości krainy Basków. I tak po krótkim spacerku dochodzimy do końca tego miasteczka. Bardzo małe, urokliwe. Rzeka wpada tu do morza, no i jest piękna plaża. A tu kolejny bardzo wymowny obrazek. Ja się powstrzymam od komentarza, ale Wy napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Mieszkańcy tego miasta głównie utrzymywali się z rybołówstwa i tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy Wam, że rybacy polowali na walenie, na wieloryby, tak miało to miejsce również i tutaj. Chyba mamy odpływ. Jak oni polowali na te wieloryby, jak tu nie ma wody? Niesamowity, jaki szybki przypływ jest. Dosłownie chwilka i zobaczcie, jak ta woda się szybko wdziera do zatoki. Wow. Zajrzeliśmy na klatkę schodową jednego z domów. Patrzcie, jak to pięknie wygląda, te płytki stare. Azulejos. Super. Cudowne. Przyjechaliśmy do chyba najmniejszego miasteczka, nie ryzykowaliśmy, żeby wjeżdżać do środka. Zaparkowaliśmy w takiej zatoczce przy ulicy, bo mieliśmy w sumie farta, bo nie wyglądało to tutaj najlepiej. No ale jak widać zawsze coś można znaleźć. Także zbieramy się i lecimy. Jest to miasteczko Elantxobe, my zajechaliśmy od dołu, że tak powiem, od portu, także czeka nas niemała wspinaczka z tego co widzę. Teraz już wiadomo, dlaczego tu nie można wjechać kamperem. Uliczki są wąskie, bardzo strome. No ledwo można po nich chodzić, szczerze powiem. No, spacer po tym miasteczku to nie lada wyzwanie. Bardzo stromo jest wszędzie, ale nie tylko z tego słynęło to miasto. Zajmowali się ludzie tu produkcją anchois. Były tu 3 fabryki, z czego jedna zachowała się aż do lat 70. Tak, mieściła się w jednym z budynków portowych. No i co było takiego specyficznego, to to, że kobiety układały te sardele europejskie, aby im nadać kształt gruszki. No i tak były eksportowane głównie do Holandii. Dokładnie. Pewnie były bardzo smaczne. Chociaż ja osobiście nie przepadam za anchois. A ty? Ja lubię. No ja średnio. Bardzo takie są... słone. I bardzo mają specyficzny zapach. Bardzo wonne są. Rybne. Dotarliśmy na górę i jak widać nawet autobus przyjeżdża tylko i wyłącznie do tego miejsca. I to jest najlepszy dowód, jak tu jest ciasno. Tak, tu jest ciasno, że autobus nie może zawrócić. I jak widzicie to kółko, to jest taka platforma, która się po prostu, tak, rusza się, no. Obraca się razem z autobusem i autobus sobie wyjeżdża. Jedzie z powrotem, dokładnie. Bardzo sprytnie rozwiązany temat wąskich uliczek. Niestety autobusy kursują co godzinę, co półtorej, także na razie żadnego nie ma. I nie będziemy raczej na żaden czekać. No chyba nie. Wow, jaka uliczka. Zobacz na to. Tu to nawet rowerem byś chyba nie wjechał. No tutaj to raczej mój kierownik jest szerszy. Się dachami stykają te domy. No piękny widok z okien tam mają. Właśnie to mi się podoba w Hiszpanii. Wjeżdżasz do miasteczka i zawsze znajdziesz coś ciekawego. Cudownie. Life is a winding road. No telling where it goes. Zatrzymaliśmy się w miasteczku niedaleko wybrzeża na obiadek i nawet tu na tym olbrzymim parkingu, zanim wjechaliśmy, był zakaz wjazdu dla campervanów. No. Ale że my mamy vana, to wjechaliśmy, a teraz nie uwierzycie, co się wydarzyło w naszej kuchni. Paweł jeszcze nie zdążył wyjść z kabiny, a ja już zrobiłam pożar w vanie. No i ja już go ugasiłem, ale mamy... zwęgloną gumową podkładkę, która się przykleiła do patelni. Patelnia stała na podłodze, Paweł położył podkładeczkę, a ja nie wiedziałam o tym i po prostu patelnię postawiłam od razu na gaz razem z tą podkładką, która mi tu spłonęła i się zwęgliła. Monika, a patelnia jak wygląda? Patelnia jest ok. Tu też tylko widzę takie Ja mam nadzieję, że się to dobrze zeskrobię. Zaraz się tym zajmę. Proszę cię bardzo. No to ja przypaliłem, czy ty? Bierzesz ty podłożyłeś, nie ja przecież. Bo jakbym nie podłożył tej podkładki, to by ta patelnia już 10 razy się wywaliła. Tutaj wiecie, ta podkładka taka antypoślizgowa, no. Dobra, muszę popracować trochę. Łatwopalna. Słabo to wygląda, słuchajcie. Kurde. Ja ci sunę. Rano w piekarni kupiłam taki fajny chlebek. Patrzcie, jak on jest wypieczony. Piekarnia taka opalana drewnem. Piec opalany drewnem. No wypieczony jest mega. Tak, ale normalnie skórka, no tak czuć jakby się ją nad ogniskiem piekło. No i to od spodu jaki jest fajny, no? Przypieczony. Super smakuje, aczkolwiek dla mnie trochę za mało słony. Mhm. Z orzechami. Obiadek... I z jakimiś ziarnami. Tak, a na obiadek mamy ser tofu z fasolką, z marchewką. Monika wczoraj takie pyszności zrobiła. Taki gulasz warzywny z serkiem tofu. I to zjemy dzisiaj bez kuskusu. Miało być z kaszą, ale stwierdziliśmy, że wypróbujemy chlebek. W życiu jeszcze nie soliłam chleba, ale... Nie wiem czy. Może ktoś zapomniał posolić. Mhm. Tak się kiedyś jadło chleb z solą. Oj. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Przyjechaliśmy do miasteczka Mundaka, zaparkowaliśmy znowu na obrzeżach, żeby nie pchać się w te wąskie uliczki. No i lecimy, zanim jeszcze słońce zajdzie. Już sama trasa do miasteczka ciągnąca się wzdłuż rzeki Mundakako była bardzo malownicza. Cały ten region leży w rezerwacie biosfery Urdaibai. Teraz jak widzicie jest tu mnóstwo wody, jest przypływ, ale jak jest odpływ, to powstaje piękna laguna. No nic, tylko surfing tu uprawiać. A propos fal i surferów, to warto wspomnieć o tym, że miejsce to słynie z największej fali w Europie i 10. co do wielkości na świecie. Fala Mundaka potrafi osiągnąć 5 metrów wysokości, 400 metrów długości. Jest to fala lewoskrętna. Nie wiem za bardzo co to znaczy, bo nie surfuję, ale surferzy na pewno będą wiedzieli. Jestem tylko sobie w stanie wyobrazić, jaki musi być zjazd po tej ogromnej rurze. Nie wiem, czy to jest to miejsce odpowiednie, gdzie ta fala się pojawia, bo widzę, że tutaj są tacy początkujący surferzy, a ta fala podobno jest tylko dla profesjonalistów. Może trzeba wybrać się na plażę i tam może zobaczymy, także chyba przejdziemy się na plażę jeszcze. Nie ma pewności co do pochodzenia tego miasta, za to legenda głosi, że w X wieku do tego portu przybył statek ze Szkocji, który wiózł wygnaną księżniczkę. Szkoci odnaleźli fontannę z bardzo czystą, przejrzystą wodą, którą nazwali Munda Aqua. I stąd powstała nazwa Mundaka, podobno. Idąc dalej za legendą, księżniczka urodziła syna, Juana Zurię, który był podobno pierwszym władcą Baskii. Nie są to informacje potwierdzone oczywiście, ale na pewno w baskijskiej mitologii Juan Zuria odegrał bardzo dużą rolę. No chłopaki chyba idą posurfować. Może warto za nimi iść, może jakaś fala się szykuje. Jak przystało na Hiszpanię, jest tu również kościół z XVI wieku. Nie przeszkadza tu nikomu, że na ścianie kościoła wisi kosz i dzieciaczki sobie tutaj grają. I piękny widok na wysepkę Izaroko. Na skwerze, na którym znajduje się kolecz z 1895 roku, jest również modowa ciekawostka. Z Z tyłu za mną znajduje się sklep Mundaka DC, ale oprócz ubrań i pamiątek organizowane są w nim podobno wystawy lokalnych artystów, a jeśli chodzi o ubrania, to sprzedają tu tylko i wyłącznie baskijskie marki. Także idziemy zobaczyć, co tam ciekawego w baskijskiej modzie. Podobają mi się te suszarki na pranie z parasolką od razu. Kurczę, ale jakie to jest fajne rozwiązanie. No czad. Jak zacznie padać to... No w Anglii to by się sprzedawało jak świeże bułeczki. Kurczę, jak dla mnie to jest najpiękniejsze z tych wszystkich miasteczek, które odwiedziliśmy. Po prostu za każdym rogiem wyłania się jakaś piękna kamieniczka albo jakiś taras widokowy. Teraz idziemy ścieżką na Cypelek, nad którym jest kościółek Ermita Santa Catalina. Także idziemy tam zobaczyć zakupy w Mundaka BC. Ale to nie moje, to Pawła. Jeszcze kazał mi nieść teraz. Na półwyspie Santa Catalina dosłownie oddycha ziemia. Jest tutaj takie miejsce. O matko, jakby taki głośnik był, nie? No to normalnie jest dziurka, która się przesypała, ale tutaj leci normalnie powietrze. O Jezu, jak dmucha. Ale czad. No może wiecie, Monika, ten kościółek robi tu jakąś świętą robotę, kto wie? Nie rozdepcz tego. Dobra, dobra. Pustelnia zbudowana w tym strategicznym miejscu powstała już w średniowieczu. Była też tu twierdza, po której pozostały jedynie mury. Można było z tego punktu kontrolować wejście i wyjście z ujścia rzeki. Obecny budynek powstał w 1890 roku, ponieważ wcześniejsze były wielokrotnie burzone przez pogodę, niesprzyjające warunki atmosferyczne, fale, wiatry i wichury. Witajcie w kolejnym dniu. Słuchajcie, zaparkowaliśmy auto w Busturi. Dokładnie w San Sebastian Quarter? To nie, San Cristobal. A, San Cristobal Quarter. Bardzo cichutka noc, dokładnie. A dziś idziemy na szlak. Idziemy zobaczyć tą lagunę, jak będzie odpływ wreszcie. No właśnie, bo bardzo wam chcieliśmy to pokazać, bo ona wygląda kompletnie inaczej niż ta zalana wodą. Także powolutku idziemy na szlak. Jest z nami Iñaki i Olga, którzy przyjechali w piąteczek, żeby z nami pobyć trochę. Cześć. Cześć. Także lecimy teraz na lagunę. Przeszliśmy tym cichym, pięknym, spokojnym szlakiem i doszliśmy do laguny. Woda zeszła w dół i odsłonił się piasek. Tak, widać tylko delikatny zarys rzeki. Słuchajcie, szlak był niesamowity. Możemy zobaczyć, jak kiedyś ludzie mieszkali tutaj w tej okolicy, w kraju Basków. No, stare domy. Tak, naprawdę polecamy ten szlak. 5 ponad kilometrów. My oczywiście jeszcze mamy trochę do przejścia, bo Mundaka jest tam, ale no, jestem w szoku. To wszystko było pod wodą, a teraz jest tak rozległy piasek wszędzie. Ogromna plaża. Chyba największa, na jakiej byliśmy. No i chyba to był największy odpływ i przypływ, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Niesamowite miejsce. Monika, wczoraj do tej wysepki moglibyśmy dostać się tylko łódką, a dzisiaj możemy przejść do niej spacerkiem. Dokładnie, w tym miejscu jeszcze była woda. Tu już jest trochę mokro, jeszcze, ale musimy się śpieszyć, bo morze już wraca i musimy przejść, zanim nas zaleje. ale nie wolno skakać tutaj ze skałki na ziemię. Wolno, wolno. Zobaczcie tutaj, ja nie wiedziałem, że pod tym piachem jest takie błoto czarne po prostu. Skoczyłem tu, myślałem, że będzie piasek, a ja się zapadłem potąd w wodę. Potąd. W czarne błoto. I czekolada otra vez. Czekolada. Ja, czekolady. Do you want to try? Oh my god. Good. Good experience. Pavel is going not going to forget Urdaibai. Wow, Pavel. Długie. No nic, powiem ci, że schodzi w miarę. Ale to śmierdzi bardzo to błoto. Najgorzej, że mi tutaj naleciało między spodnie a ten. Muszę to powyciągać. Do Busturi z Mundaki wracamy pociągiem. Od osoby zapłacimy 1,80 €. Podróż zajmie nam około 10, może 15 minut. Także wydaje mi się, że warto przejść się tym szlakiem i na przykład jak ktoś nie ma siły, to może sobie wrócić z powrotem pociągiem. To tak jak my to robimy. No, teraz czekamy na pociąg i lecimy. Normalnie w tym pociągu nie ma aż tyle ludzi, ale dzisiaj trafiliśmy akurat na wyprawę na manifestację do Gerniki, ponieważ ludzie manifestują przeciwko budowaniu nowego muzeum w Muruecie. No jak widzicie, jak to Iñaki powiedział, kraina Basków słyna z tego, że jeżeli trzeba, to potrafią walczyć, zebrać się do kupy i idą manifestować. Tak to wygląda. Wszyscy dobry w humorkach. My już wróciliśmy po tej całodziennej wycieczce. Trochę nam się zeszło. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. A my będziemy już kończyć. Tak, no a oczywiście kto by chciał nas wesprzeć w naszej podróży, to zapraszamy na profil Patronite. No. I z wami widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Witamy was jeszcze raz. Dlaczego? A po co to no? No i tak w tym miasteczku... Nie no i... Moniczka, chodź! O szkurna! A idź! Urdaibai? Nie, Urdaibai.